Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na poniedziałek. Pełnienie służby przywódczej. W 5 rozdziale od 12 do 13 Paweł mówi o tym, jak członkowie zboru powinni odnosić się do liderów. W wersetach studiowanych w dzisiejszej części lekcji autor listu zwraca uwagę na przywódców w zborze i na to, jak powinni być traktowani przez tych, na których sprawują pieczę. Przeczytaj 5 rozdział 14 do 15. Co Paweł radzi przywódcom w kwestii sposobu traktowania współwyznawców? Zwróć uwagę na zasady wskazane w tych wersetach, jak możemy te zasady odnieść do siebie bez względu na to, jaką rolę pełnimy w zborze, jak powinniśmy stosować te zasady w miejscu pracy, w domu, w towarzystwie przyjaciół i gdziekolwiek się znajdujemy. 14 i 15. Wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Paweł zalecał przywódcom zboru w Tesalonice, by napominali niesfornych. Owymi niesfornymi byli ci, którzy zaniechali pracy na swoje utrzymanie i powodowali problemy. Trzeba więc było się im przeciwstawić. Następnie apostoł pouczał przywódców, by pocieszali bojaźliwych, podtrzymywali słabych i byli wielkoduszni wobec wszystkich. Bojaźliwi to ci, którzy brakuje pewności siebie i poczucia własnej wartości, martwią się oni i troszczą o wiele rzeczy. Bóg pragnie ich wspierać także za pośrednictwem dusz pasterzy. Słabi to ci, którzy borykają się z istotnymi moralnymi i duchowymi ograniczeniami, są naiwni, łatwo się zniechęcają w obliczu trudności i lękają się tego, co nieznane. Są ludźmi szczególnego serca, ale brakuje im wiedzy i prześladują ich błędy przeszłości, potrzebują pomocy, by przetrwać. Paweł wzywa przywódców, by byli wielkoduszni wobec wszystkich. Podczas gdy trzy pierwsze zalecenia w 5 rozdziale, 14 wierszu dotyczą konkretnych potrzeb, wielkoduszność w duszpasterskiej opiece jest stosowana zawsze. W 5 rozdziale, 15 wierszu autor prawdopodobnie nadal ma na myśli przełożonych, gdy ci, którzy sprawują pieczę, są traktowani przez osoby niedoceniające ich napomnień, wówczas mogą być kuszeni, by odpłacić złem za złe. Jednak gdy liderzy okazują mściwość, dowodzą, że ich przywództwo nie jest motywowane duchem Chrystusa. Niezbędnym warunkiem pełnienia przywództwa w Kościele jest działanie przede wszystkim dla dobra innych. W 5 rozdziale 12-15 jest mowa o nauczycielach i uczniach. Ważne jest, by ich wzajemne relacje były nacechowane szacunkiem i wielkodusznością, jednak nie powinniśmy zapominać także o zaleceniu 5.11. Napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. Opieka duszpasterska jest potrzebna obu stronom. Czasami nauczyciele stają się uczniami. Dziękuję.